Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Admiros, a przed wami kolejny odcinek z gry Shakes and Fidgets. I słuchajcie, jest to oczywiście materiał sponsorowany, jak możecie zobaczyć w rogu, tak więc jeżeli chcecie mnie wspomóc, chcecie, żebym po prostu dalej z tej gry nagrywał i dalej otrzymywał za to jakieś dodatkowe środki, które po prostu wspierają moją twórczość, to możecie zostawić ofensywnego lajka. Tak więc słuchajcie, kolejny jakiś update wyszedł do Shakesów, ale to o tym oczywiście powiem później. Na początek standardowo zróbmy sobie jakąś misję. Może zróbmy sobie to. Na razie zaklep sydry. Okej. Chciałbym zdobyć jakieś itemy. Na razie może nie będę szedł pod expa, bo chcę wam pokazać mniej więcej na czym działa, jak działa nowy dodatek. Właściwie dodatek. No co tu dużo mówić. Po prostu został dodany do Shakesów kowal, w którym możemy sobie rozkładać itemy, ulepszać itemy i tak dalej. Dlatego chcę jakieś tutaj itemki sobie zdobyć, żeby po prostu wam pokazać, jak to mniej więcej, jak to mniej więcej działa. Okej, zróbmy sobie może to. Zdobyliśmy truskawkę, żeby nakarmić. Okej, no i weźmy sobie ten itemek. Myślę, że bez problemu to wystarczy. Okej, co ciekawego mi powiedzieliście, że walcząc na arenie, jeżeli ktoś z tych przeciwników ma jakieś itemy, których ja nie mam, to zostają one dodane do mojego klastera. Więc spoko, możemy sobie zawalczyć. Przegrałem, okej, super. 121 poziom, może tym razem się uda. Nie udało się, 115. No, nie mam jeszcze takich super dobrych itemów, bo jakoś tak, no jakoś po prostu nie mam czasu, żeby po prostu się pobawić w te itemy i pozdobywać lepsze. Dlatego też, no, większość walk pewnie będę przegrywał. Ale zobaczmy, czy coś moim... Wow, ja naprawdę dużo przegrywam. 108, no z nim powinniśmy wygrać. Udało się. 119, 117, no może być ciężko. Ale udało się, okej, 107, z nim wygramy na pewno. Okej. 114, powinno się udać. No dobra, kilka walk wygraliśmy. Zobaczmy na naszą postać. Tak, dostaliśmy trochę do klastera, czyli wszystko się zgadza, tak jak mi mówiliście. Więc fajnie. Wart na razie nie będziemy sobie robić. Mamy tutaj zbrojownię. Już wam pokazuję, dwa razy klikając na zbrojownię przenosimy się do kowala. I zobaczcie, co tutaj ciekawego można robić. Rozsuńmy sobie może to. Możemy tak. Miejsce na klejnot, czyli jeżeli nasz przedmiot nie ma takiej dziurki, w którą możemy po prostu włożyć jakiś klejnot, to możemy sobie u kowala takie miejsce dorobić. Możemy rozmontować przedmiot i za to dostaniemy, nie wiem co to jest, jakaś sztabka oraz kryształy, coś takiego pewnie, to jest stal po prostu, stal oraz kryształy. Możemy ulepszyć cechy przedmiotu i można to zrobić, o ile się nie mylę, 10 razy, tak, to kosztuje oczywiście stal, która jest zdobywana poprzez rozkładanie przedmiotów, tak więc całkiem spoko. Możemy też odzyskać klejnot z jakiegoś przedmiotu, czyli jeżeli włożyliśmy jakiś klejnot w jakiś przedmiot, to możemy go sobie teraz wydobyć. Bardzo fajna opcja, bo klejnoty jednak ciężko się zdobywa, no i długo to trwa, tak więc takie wydobywanie klejnotów jak najbardziej ok. No i dobra, rozłóżmy sobie może jakiś przedmiot. Zobaczmy w ogóle, czy te przedmioty czasem nie są lepsze od tych, co mam. Pancerz trochę lepszy, więcej zręczności. Nie, nie są lepsze, tak więc możemy sobie troszkę je rozmontować. Pyk. Proszę bardzo, rozmontowane. A w sumie ten pas też możemy rozmontować, czemu by nie. Dobra, no i teraz mamy już troszkę stali, więc możemy sobie ulepszyć cechy. No i weźmy sobie na przykład ten mój miecz, już jest raz, jeden raz ulepszony i dało to plus 3 do wytrzymałości oraz plus 4 do szczęścia. Tak więc ulepszymy go sobie jeszcze raz. I już z tego co widzę, kolejny raz nie ulepszymy, ponieważ są już potrzebne nam kryształy, których nie ma tutaj za dużo. Zobaczmy, czy w ogóle... Nie mogę rozmontowywać kamieni, szkoda. Tak więc jak troszkę sobie go ulepszyliśmy, dodało nam to trochę wytrzymałości oraz trochę szczęścia. No, całkiem spoko, wytrzymałość jak najbardziej się przyda, natomiast szczęście już nie tak bardzo. Dobra, jeszcze dostałem taką ciekawą informację, poczta. Od Bartka 1908 i gdzieś tutaj było. Tutaj o zwierzakach trochę dostałem. Okej, dobra. Gdzieś tutaj jeszcze była taka fajna informacja. Klejnoty mnie zaznaczają. Nie, coś miałem zobaczyć takiego ważnego, ale nie mogę sobie przypomnieć co. No dobra, mniejsza o to. Może mi się przypomnieć. A, dobra, siła i wytrzymałość. Właśnie tutaj Bartek mi napisał. Zobaczmy, poczta. Tak, jeśli chodzi o statystyki, to powinieneś mieć więcej siły od wytrzymałości o jakieś 30%. Nie wiem, jakiś widz wcześniej mi, jeden z was właśnie napisał mi, że
powinienem mieć więcej właśnie wytrzymałości o 100 od siły. No tutaj mi Bartek podpowiada, że miał więcej siły, więc teraz mamy bazową, podstawową 784, a wytrzymałość 882, więc tak mniej więcej o 100 więcej. No ale w końcu, no nie wiem, czy Bartek mi pyta o podstawie, jak już po założeniu itemu, więc na razie tutaj nie będę nic zmieniał, będę się na razie trzymał tej setnej różnicy. Ok, tutaj sobie już załatwiliśmy, gabinet magii, mamy wiedźmę, też już wiem mniej więcej, o co chodzi z wiedźmą, po prostu gracze wrzucają różnego rodzaju itemy tutaj i dostajemy aury. No na razie jak widać są tutaj tylko dwie, więc spoko. Ok, przydadzą się jak najbardziej. Gabinet magii, zobaczmy, wytrzymałość. Mogę sobie to wziąć, przyda się jak najbardziej. Tutaj chyba nic ciekawego nie ma póki co. No i dobra, stajnie tutaj wiadomo. No i w końcu no to, na co oczywiście ja czekałem najbardziej, czyli pupile. Jej, jak ja to uwielbiam, to jest najfajniejsza rzecz z tej gry. Dobra, nakarmy naszego pupila. Tego też, oj nie tego co trzeba nakarmić. No dobra, trudno, tego nakarmimy. Mogę jeszcze nakarmić tego i... No i to tyle. No i dobra, zobaczmy sobie troszkę. Woda. Pójdźmy naszymi pupilami w środowisko. 30 poziom. Może być ciężko. Mam 51, ale dalej nie mogę go pokonać. No dobra, tym razem się udało, spoko. Więc możemy go znowu nakarmić. Jeszcze raz pójdźmy. 34. Tu już jest problem. Tu już jest problem z pokonaniem. Dobra, wejdźmy sobie w światło i zawalczmy z 30 poziomem. Mam 47, więc niby powinno się udać, ale jakoś coś słabo to idzie. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Może po prostu mój pupil, który jest tutaj, jest za słaby i powinienem już zacząć levelować kolejnego. Tak mi się wydaje. Chociaż z tego, co mi mówiliście, najlepiej wylevelować jednego maksymalnie, a później dopiero najlepszego, czyli tego, który jest najniżej. Więc jeżeli wyleweluję tego do maksa, to powinienem później levelować tego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Czy mogę coś tu zrobić? 26 poziom. Nie ma szans. Może z mroku coś. 50. No tu już 50 versus 30. To się powinno udać. No nie udało się, niestety. Jeszcze raz, może tym razem. Nie, nie ma szans. Z ognistych? 57 kontra 34. No zobaczmy. Obejrzyjmy sobie tą walkę do końca. Już widzę, że przegram. No niestety, nie udało się. Nie udało się niestety go pokonać. Bardzo smutno z tego powodu. No ale dobra, zawalczmy sobie jeszcze z przeciwnikiem. Pyk. Okej. Światło. Pyk. Tutaj się udało wygrać, bardzo fajnie. Zobaczmy tutaj. No niestety nie, może zmrok. Mrok oczywiście mój najlepszy, więc wiadomo. Udało się. No i dobra, zyskaliśmy trochę, możemy nakarmić nasze zwierzaki. Pyk. Pyk. 38. Może teraz się uda. 38. No już niewiele brakowało, ale jednak jeszcze to nie jest to. Okej, doktor Abba Wuwu. To jest moje ulubione miejsce, bo to jest taka ruletka trochę. Ja lubię takie miejsca. Wygrywasz drewno, więc sobie troszkę pokręcimy. I zobaczymy, co nam ciekawego wyleci. Okej, exp. Troszkę możecie powiedzieć, że marnuję grzybki, ale ja uwielbiam po prostu tutaj kręcić tym kółeczkiem. To jest po prostu mi to sprawia przyjemność. To jest fajne. Okej, kamień. No to słabo. I uwaga, znowu kamień, więc troszkę słabo dzisiaj, wolałbym dostać grzybki, bo troszkę by mi się zwróciło, albo ewentualnie worek z znakiem zapytania, może jakiś fajny item by mi wyleciał. No dobra, drewno, nie ma co dalej próbować, słabo idzie, tak więc nie ma co się dalej bawić. Grzybiarz, wiadomo, postać, okej, troszkę mam już tutaj, możecie sobie zobaczyć moje itemy, proszę bardzo, teraz je wam pokażę, bo też pytaliście o to. Nie są to one jakoś super najlepsze, bo jednak... Gram po prostu tak rekreacyjnie, nie gram tak, żeby o, najlepsze itemy, najlepsze, tylko po prostu, o, to wygląda fajnie, to założę. Nie szukam tak jakby najlepszych super itemów. Kliknij podobiznę, by ją zmienić. Ja na razie nie chcę zmieniać, więc okej. Może sobie coś dodam, nie wiem, wytrzymałość może? 2 punkty, nie więcej, jak mi się wydaje. Okej, poczta, tutaj mi pisaliście dużo, na przykład ktoś napisał, elo, gratuluję 100 kasubów, a Bladiemu 300k gratuluję. Dzień złota, dzisiaj jest dzień, czyli złota. Kupujesz więcej złota, okej, tutaj jakieś rady. Jeszcze nie wszystkie przeczytałem. Gildia. Do załogi gildii, 130 poziom.
wymaga, gdy spełnia wymagania gildii. Nie piszcie do mnie, tylko piszcie do, już wam mówię, do Bartka 1908. Tak, on się zajmuje tutaj tym wszystkim, więc do niego piszcie, jeżeli chcecie dołączyć do gildii. Minimalny wymagany poziom to, już wam mówię, halo, halo, gildia. Odkliknąć po prostu kogoś chyba tutaj. Dobra, grzybiarz, gildia. Minimalny poziom to 110. Ja mam 115 i chyba jestem dalej najniższym levelem w gildii. 119 jest jeszcze, ok, więc musimy troszkę podlevelować, żeby nie być na samym końcu. Tu już niektórzy mają 242, 230, ło. To są dopiero wysokie poziomy. Dobra, tutaj wszystkich tych wiadomości dodasz do gildii, please, 27. Jeżeli macie niski level, po prostu poszukajcie sobie jakiejś, nie wiem, załoga kapitana Bladeusza, nie wiem, taka mniejsza gildia, tak? To po prostu akademia, o tak to się nazywa. Tak więc możecie sobie poszukać jakiejś akademii, po prostu dołączyć do niej i jak już uzyskacie 110 poziom, to wtedy zgłoście się do Bartka 1908. Dobra, gildia, tutaj raczej nic ciekawego nie ma, coś tam można wpłacić, na razie nic się nie dzieje. Nie będę może pisał, o w sumie elo, nagrywam, możecie pozdrowić ty. Okej, okay, napiszemy, może ktoś pozdrowi, może ktoś jeszcze jest aktywny, bo z tego co widzę kilka osób tutaj jest aktywnych, więc może będą chcieli kogoś pozdrowić. Dobra, lochy, albo nie, najpierw twierdza. Okej, okay. Troszkę sobie tutaj ulepszyłem. Ok, odebrać expa. HT Drwala, za 14 grzybków zakończymy, to nie jest dużo. Wow, i mogę wszystko ulepszyć, co tylko będę chciał. Nice, i co by to sobie ulepszyć? Najpierw trzeba poszukać jakichś klejnotów, to wiadomo. Koszary, kwatery robotników. Chyba koszary powinienem ulepszyć. Zaraz zobaczymy. Miałem tutaj taki fajny poradnik, troszkę zapomniałem. O kurcze. Odwag z Derego. No, gdzieś tutaj było. Było gdzieś tutaj napisane. Dokładnie. Część ósma. Wow, on mi tutaj naprawdę dużo rzeczy napisał. Bardzo mi pomógł ogólnie. Tak jakby wprowadził mnie do tego świata gry. Gdzieś tutaj było, ale... Chyba w części pierwszej. 10 poziomu. Okej, okay, dobra, jest. Twierdza, to już chyba wszystko wiesz. Polecam ulepszać koszary, kuźnie i akademię. Okej, okay, spoko. Czyli możemy sobie ulepszyć koszary, kuźnie albo akademię. Koszary poziom 10, kuźnia poziom 10 i akademia poziom 10. Więc w sumie może ulepszmy sobie koszary, tak mi się wydaje. Okej, okay, żołnierzy. Ich maksymalna liczba zależy od poziomu ulepszenia budynku. Poziom razy 3. Limit żołnierzy 30. No dobra, ulepszmy sobie to. Będzie to trwało 4 dni i 8 godzin. To jest naprawdę, naprawdę długo. No i dobra, może sobie z kimś zawalczę. Pozdobywamy troszkę zasobów. Zaatakuj. Bang. Easy. Kolejny. Zaatakuj. Bang. Porobiony. Jeszcze jeden? Nie ma problemu. Pyk. Jeszcze jeden? Jasne, że dam radę. Wow, to już może być trudne, ale daliśmy radę. No i nie mamy żadnych żołnierzy, więc trzeba znów troszkę ich tutaj wyszkolić. Mamy magów, mamy łuczników, więc jest gitara. Okej, okay, mogę ich jeszcze w sumie tutaj ulepszyć. Magowie bojowi jest na 62. Mogę ulepszyć ich, ale to kosztuje strasznie dużo drewna. Dobra, zaryzykujmy, bo w sumie i tak te drewno ktoś może mi okraść z niego, więc nie ma sensu go trzymać. Dobra, chyba już wszystko, co tutaj miałem i teraz możemy się zająć w końcu ostatnią rzeczą w dzisiejszym odcinku, czyli lochami. Gildia. O, może ktoś pozdrowił. Nie. Kapitan Asko osiągnął 150 poziom. Nikt nie chce pozdrowić na odcinku, więc trudno. Przejdźmy teraz do lochów. Pisaliście mi naprawdę wiele komentarzy w stylu: Admiros, masz 10 na 10, to nie znaczy, że ukończyłeś lochy. Niektórzy to już po prostu wylewali swoją złość w tych komentarzach, ale spokojnie, wystarczyło napisać: hej, musisz przejść lochy 10 na 10, to nie jest ukończone lochy. Musisz po prostu pokonać bossa. Tak więc dzisiaj po prostu zrobimy sobie jak najwięcej lochów i pokonamy wszystkich tych bossów tutaj. W końcu, tak, mamy tutaj ruiny Gnark, poziom 10 na 10. Otwierasz drzwi do komnat Herszta Rabusiów. W porównaniu do tego typa, wszyscy rzekomo wielcy mafiozi i kryminaliści to zwykłe płotki. Bum, lecimy. Pokonałem go bez problemu, bo to jednak jest...
takie pierwsze poziomy. Okej, okay, mamy ptaszek zaznaczony, że pokonany. Dobra, kolejny boss. Kopalnie Glorii. Ziemia zaczyna drżeć, ze stopów spadają fragmenty skał. Przed tobą rozstępuje się ziemia i pojawia się jama, z której bije nieznośny żar. Otwór wypluwa piekielną bestię. Wow, pokonamy tą bestię? Bez problemu. Okej, okay, co mi tutaj piszą? Pozdrawiam i ty, Bartek 1908. Pozdrawiam Bartka 1908, który jest po prostu mistrzem tej gry. Co tu dużo mówić. Właśnie, jeszcze jedną rzecz miałem was zapytać, bo w sumie czegoś jeszcze nie bardzo rozumiem. To jest to, portal do piekieł. Tego jeszcze nie robiłem, nie wiem jak to działa. Czy to jakoś gildiowo się tutaj wchodzi? O, i tyle, co nie? Mogę go przekroczyć do jutra. Więc nie wiem za bardzo o co w tym chodzi. Czy raz dziennie po prostu tutaj po prostu mam tutaj sobie przychodzić i po prostu kliknąć w to? Nie wiem do końca jak to działa. Jeżeli możecie, możecie mi napisać w komentarzu jak to działa i o co w tym chodzi. Dobra, kolejne lochy. Zbezczeszczone katakumby. Przekraczasz próg najgłębszej krypty. Lodowaty powiew przenika cię aż do szpiku kości i o mało nie gasi twojej pochodni. Po nim rozlega się piekielny śmiech. Spójrz, oto zatrważający książę ciemności. I to było łatwe. Dobra, 9 na 10. Tu pokonamy ośmiornicę. Easy. I kogo my tu mamy? Okej, już nie chce mi się tego czytać, więc tak sobie tylko szybko przejrzę. Tank. Kapitan, nie wiem, ryba. Rekin, o. Zdobyłem trochę itemów, tak więc nice. Portal do piekieł. Okej. Poziom 200. To też nie wiem o co chodzi w tym. Nie wiem do końca jak to działa ten portal do piekieł. Możesz przekroczyć raz dziennie, aby stoczyć walkę. Przeciwnik z portalu regeneruje 10% punktów życia dziennie. Okej, okay, spoko. Nie wiem jak mam go pokonać, skoro ma 200 level. Nie wiem jak to działa, więc możecie mi napisać w komentarzu, bo pierwszy raz się z tym spotykam. Jest to dla mnie nowość. Okej, okay, 7 na 10. Pokonujemy ich wszystkich i zobaczymy co będzie bossem. Okej, okay, 10 na 10 i mamy tutaj Król Jaszczur. Iń. No, tak myślałem, że zginę. Może jeszcze raz się uda. Jest, udało się. Pokonaliśmy Króla Jaszczura, zdobyliśmy kolejne rzeczy. Okej, okay, czy mogę tutaj... Powinienem dać radę pokonać tych wszystkich tutaj. Dwa. Okej. Okay. Bazyliszek ognisty. Daliśmy radę. Blob wulkaniczny. Daliśmy radę. 4 na 10. Okej, okay, całkiem nieźle mi idzie tutaj. Ale czuję, że... No właśnie, smok ciemności. Okej, okay, też pokonany. Coś zbyt łatwo mi tutaj idzie. Wiecie, coś mi tutaj... Coś mi tu nie pasuje. Piekielny cyklop. Okej, okay, 7 na 10. Brak miejsca w plecaku. Okej, okay, czyli musimy tutaj troszkę się pozbyć tych rzeczy. The wall. We don't need no education. Tu znam tą piosenkę. Block 25%. Okej, okay, to jest tarcza. Wszystkie cechy plus 121. Wow. To jest lepsze od mojej tarczy. Więc mogę ją sprzedać albo rozłożyć u kowala. Nie chcę ulepszać. Rozmontowanie dziś już niedostępne? Można jeden dziennie rozmontować? Niewiarygodne. Okej, no to co? No sprzedam to po prostu dzisiaj i tyle. Okej, co nam tutaj... Co my tutaj mamy? Wszystkie staty... Okej, plus 5. Siła, wytrzymałość, szczęście. Mhm. Ale tu mamy włożony ten kryształ, więc w sumie 90, a tutaj mamy 85, ale mamy plus 227 wytrzymałości, więc to jest teoretycznie lepsze. Zdecydowanie. Więc możemy zrobić taki myk. Idziemy do kowala. Za 10 grzybków! O Jezu, ile to kosztowało mnie? Wydobycie kosztuje 10 grzybków. Nie było warto. A dobra, a zobaczmy. Socket upgrade. Nie mogę na razie, okej, okay, na razie nie mogę ulepszyć, żeby po prostu dodać tak jakby nowe miejsce na klejnot. Będę musiał sobie po prostu poczekać. Mogę to rozmontować? Nie, już nie mogę. Jeden dziennie, okej, okay, spoko, trochę mało. Okej, okay, to jest słabsze. Siła, wytrzymałość. Mhm. Ale to jest znowu ten sam problem, bo potrzebuję, no dobra. Zamieńmy. Okej, okay.
Spoko. 2920, 2600, ok, czyli tak jak myślałem, jest o wiele lepszy. To sobie na razie zostawię, bo będę mógł później z niego wydobyć. To jest słabe. To też jest słabe. Pancerz jest lepszy. Będę miał więcej szczęścia, ale mniej siły. Do zastanowienia się. Mniej pancerza, chociaż. Staty troszkę. Nie, jednak to potrzebuję. I zobaczmy to. To wygląda spoko. Będę miał mniej siły, zdecydowanie o 3, ale będę miał więcej pancerza, wytrzymałości i szczęścia. Oj nie. No właśnie, będę potrzebował tutaj też ulepszyć to o socket. To będzie lepsze, ale dopiero jak to ulepszę. Tak mniej więcej, masło maślane. Trzymałość szczęście. Okej, to też do przemyślenia i to jest słabe. Okej. Dobra. Więc mamy jakieś już itemy. Ktoś jeszcze coś napisał? 340 levela mogą się zgłosić do Akademia Bladeusza V3. Tak, żeby naprostować od razu. Akademia Bladeusza V3. Okej, powiedziałem na odcinku. Okej. Więc teraz już wiadomo, jeżeli chcecie dołączyć do gildii, a nie macie jeszcze 110 poziomu, to możecie dołączyć do Akademii Bladeusza. I tyle. Dobra. Wracamy do naszych lochów. Bang. Wykonany. Tu już nie damy rady prawdopodobnie. Daliśmy radę, ale olbrzymiego smoka już nie pokonamy. Nie ma szans. Nie ma co. Ostatnia próba. Nie da rady. Nie da rady. Nie da rady, po prostu jest już za silny. Tu możemy co najwyżej coś zdziałać. Pyk. Dostanę pewnie za to kolejne jakieś fajne itemsy. Boom, 8. I uwaga, 10 na 10. Okrutnie jadowity gremlin. Jest do pokonania, jest do pokonania. Oczywiście, pyk. Porobiony. Zobaczmy tutaj. Oj, tu już jest ciężko. Tu już jest bardzo ciężko. Już nawet nie ma co próbować. A tutaj zobaczmy. Coś się jeszcze da zdziałać. 140, teraz 121. Na co ja się porwałem? To było hardkorowe. Dobra, chyba więcej już tutaj nic nie zrobimy. Więc zajrzyjmy sobie jeszcze do zbrojowni. Co to jest? Żółw na kiju. Wow. I to jest broń. 248. Większe obrażenia, większe staty. Plus miejsce na klejnot. Spoko. Teoretycznie na tym stracę i to pewnie siły stracę, bo mam tutaj 218 siły, więc będę musiał umieścić jakiś tutaj dodatkowy klejnot. 2500 siły, 2400, ale po umieszczeniu tego oto klejnotu bęk, automatycznie ten przedmiot staje się lepszy. I ten muszę sobie zostawić, żeby wydobyć z niego klejnot, ewentualnie sprzedać. Co to jest? Wow! Demoniczne kółko na klucze. Wow, brzmi złowieszczo. Siła, wytrzymałość po 90. O, to ma wszystko po 122 plus miejsce na klejnot, więc jest zdecydowanie lepsze od tego, co miałem. Więc mogę to bez problemu sprzedać i to też mogę bez problemu sprzedać. I to też, bo też jest słabe. Okej, więc to są rzeczy, które sobie na razie tutaj zostawiamy. I okej, zobaczmy, co tam pisze. Ładnie lochy dzisiaj poszły, widzę. Już nie jesteś najgorszy w gildii. Okej, o właśnie, już biłem level przecież. Już nie jestem najgorszy w gildii. W Bartek 8. No, już nie jestem ostatni. Teraz postaram się grać bardziej regularnie. O, dobra, tak mu napiszemy. I będziemy kończyć powoli ten odcinek. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, chociaż rzadko kiedy proszę o łapki. Tak więc wiecie, to jest materiał sponsorowany, więc fajnie by było mieć ładne statystyki z tego materiału. Wtedy twórcy by po prostu powiedzieli: wow, jest super, okej, jest fajnie. I po prostu może dalej by ze mną współpracowali. Tak więc nie ukrywam tego przed wami, po prostu mówię wam wprost, jak jest. No ale to od was zależy, czy chcecie zostawić tą łapkę, czy też nie. Tak więc kończymy ten materiał, mam nadzieję, że się wam podobało i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!